Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chciałabym powiedzieć o bardzo ważnym i potrzebnym programie pana ministra zdrowia o domowej opiece medycznej. Za pomocą formularza na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można już zgłosić się na test, jeżeli objawy u pacjenta mogą wskazywać na to, że to jest właśnie COVID-19. Program jest skierowany do osób i pacjentów z COVID-em przebywających w izolacji domowej, aby monitorować ich stan zdrowia. Program wykorzystuje pulsoksymetry jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulseCard do przekazywania i monitoringu danych pacjenta. Program ten nie tylko wpływa na bezpieczeństwo pacjentów chorych na COVID, ale również wspiera pracę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do których trafiają informacje i historia choroby. Pacjenci przesyłają dane dotyczące saturacji, temperatury, tętna i ogólnego stanu zdrowia, a konsultanci i lekarze monitorują wyniki na bieżąco. Doświadczyłam tego i wiem, jak czułam się bezpiecznie, że mogłam skorzystać z teleporady i też skonsultować się z lekarzem. Panie ministrze, wydaje mi się, że należałoby bardziej wypromować ten program, ale bardzo również dziękuję, że ten program został przygotowany i działa bardzo skutecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.